wie dobrze, jak ze mną postępować. Codziennie chłoszcze mnie. Kocham go za to jeszcze bardziej. On jest tam zawsze. Kocha mnie taką, jaką jestem. Jego mocna, zamglona sylwetka. Widzę tylko wyraz jego oczu. Miękki, czuły, delikatny. A jednocześnie straszny, surowy i pewny siebie. Unikam jego wzroku, który wydaje mi się w jakiś sposób zagrażać. Bierze mnie za rękę. Ot tak, po prostu, spokojnie. Bez pośpiechu. Jakby to było samo przez się zrozumiałe. Jestem zakochana. Chcę, żeby stracił panowanie nad sobą, żeby się rozzłościł, żeby mnie ukarał. Kobieta uwiedziona zyskuje nowy rodzaj godności. Wypełnia mnie duma z bycia kobietą. Może nie ma nikogo, kogo mogłabym kochać, rezygnując z samej siebie. Może nie ma mężczyzny, który traktowałby mnie w ten sposób. Upokarzanie nie pozbawia mnie godności. Wręcz przydaje aury być jakimś wyjątkowym. Poniżenie jest niczym diament, emitujący tajemnicze światło z jej wnętrza. To coś mnie drążyło, gnało i nie pozwalało zaznać spokoju. Ucieczka w normalność, w banalny, przyjacielski związek nie jest już możliwa. Wreszcie zrozumiałam. Kilka razy z rzędu czytam opowieści dręczonych i dzięki temu szczęśliwych kobiet. O ich spełnieniu, znajdowanym w uległości, bólu jako źródle stymulacji. Przyjemności mężczyzny w zniewalaniu i karceniu kobiet. Wiem też, jaki musi być mężczyzna, którego potrzebuję. Czytam Justynę de Sada. Zaczynam pojmować najtrudniejsze, czyli samą siebie. Jestem poddenerwowana i wewnętrznie spięta. Pełna nadziei. Jest miły, spokojny, wyrozumiały. Zbyt wiele dobra, za dużo wyrozumiałości. Darzę go zaufaniem, nie boję się. Jestem pewna, że nie uczyni niczego wbrew mojej woli. Nie chcę go. Zbyt przewidywalny. Co innego, prawdziwy pan. Trzeba sobie na niego zasłużyć. Codziennie na nowo. Przez posłuszeństwo i pokorę. Mężczyzna. Duży i silny. I kobieta, która otrzymuje od niego to, czego naprawdę chce. Nowy wymiar. Nieuniknione cielesne cierpienie, wzbogacone o erotyczną rozkosz. To niedoznawane cięgi są źródłem doznawanej przyjemności. Jest nim sprzeczność między miłością a cierpieniem. Sprzeczność, która właściwie nie istnieje. Dobrowolne poddanie się i zgoda na uległość nie tolerują odchyleń od podczynionych. Wszelkie odstępstwa odbierają im możliwość oddania się, a tym samym zdolność do seksualnej rozkoszy i spełnienia. Nie może być żadnych odstępstw. Uległość? Uległość, strach, ból, pożądanie, oddanie się. Życie ze mną jako masochistką nie jest łatwe. Oznaczono podjęcia roli przywódczej. Wymaga wrażliwości i sporej umiejętności zrozumienia potrzeb drugiej osoby. Mężczyzna musi umieć balansować między moją dziecinną tęsknotą za autorytetem i kobiecą seksualnością. To jest moja najlepiej skrywana tajemnica. Nikt nie uwierzy, że nie chcę, aby mnie ochraniano, ale że pragnę być również męczona, poniżana i bita. Uosobienie niewinności zwijające się z rozkoszy pod razami Page'a, klęczące w łańcuchach przed mężczyzną, jest posłuszna i wdzięczna.
Po raz pierwszy w życiu dowiedziałem się, czym mogą być erotyczne doznania. Po raz pierwszy doświadczyłam cielesnego zaspokojenia. Na takie okazje musi się specjalnie przygotować. Nie ma na sobie żadnej bielizny, a na szyi obroże dla psa. Opór podlega karze natychmiastowej i konsekwentnej. Najbardziej skomplikowana forma miłości, jaka w ogóle istnieje. Nie mogłam tłumić uczuć, które czynią życie i miłość tak powabnymi. Miałam nadzieję, że przyjdzie i weźmie mnie za rękę. Nie dysponuję niczym poza niejasnym poczuciem. Powinien być twardy, ale również miły i dobry. Ma mnie poskromić. Kiedy mówię nie, musi wiedzieć, że w rzeczywistości krzyczę tak. Musi mieć przewagę nie tylko w łóżku. Musi traktować moje masochistyczne skłonności jako fundament naszego związku.